Poważne kłopoty mogą mieć niebawem małe wędliniarnie produkujące swe wyroby tradycyjnymi metodami. Od września przyszłego roku zaczną obowiązywać unijne przepisy ponad dwukrotnie zaostrzające rygory zawartości substancji smolistych. Spełnienie tych norm nie będzie możliwe dla tradycyjnych producentów, którzy stosują komory opalane drewnem. Opublikowane dwa lata temu w Polsce unijne rozporządzenie dotyczy nie tylko wędlin, ale również ryb, małży czy przetworzonej żywności na bazie zbóż. Najdotkliwiej odczuje jednak branża wędliniarska. Według obecnych przepisów w kilogramie wędliny może znajdować się co najwyżej 5 mikrogramów benzoapirenu. Od września dopuszczalna ilość zmniejszy się o 2,5 raza. Bez wątpienia doprowadzi to do upadku wielu małych firm wytwarzających wysokiej jakości wędliny na podstawie tradycyjnych receptur cieszących się olbrzymim uznaniem wśród konsumentów. Ponadto wyśrubowane unijne normy nie idą w parze z poprawą jakości wędlin, które w masowej produkcji często mają znacznie mniejszą zawartość mięsa przy rosnącym udziale różnego typu dodatków i chemicznych ulepszaczy smaku niż wędliny tradycyjne. Będziemy bardzo starannie analizowali, na ile możliwe są korekty i na ile te przepisy europejskie dotyczą także tych najmniejszych przedsiębiorstw, które działają w skali lokalnej, zapowiedział premier Donald Tusk. Ale Polska Federacja Producentów Żywności uważa, że rząd, choć miał czas na ustosunkowanie się do nowych przepisów, tego nie zrobił. Nie zostały także zmienione technologie produkcji wędlin. Dotyczy to m.in. producentów, którzy wędzą swoje wyroby tradycyjnymi metodami, czyli w komorach opalanych drewnem. Podobnego zdania jest także poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Ardanowski, były wiceminister rolnictwa. Podkreśla on, że od wielu lat nie można się przebić z pomocą dla małych tradycyjnych gospodarstw, choć rozwiązania dotyczące tych firm obowiązują w wielu krajach Unii Europejskiej.